Witam Was bardzo serdecznie w filmie, w którym pokażę Wam, jak przygotować ekspresowy piernik z mikrofalówki, jeśli obudziliście się i jest 24 grudnia i nie macie żadnego ciasta na święta, to gwarantuję Wam, że w 10 minut przygotujecie taki świąteczny piernik, więc jeśli macie nawet dwie lewe ręce do pieczenia, to ten piernik na pewno Wam się uda, więc zapraszam Was do jego przygotowania. Jeśli chodzi o przepis, składniki suche to 3 łyżki mąki tortowej, 3 łyżki cukru, 3 łyżki ciemnego kakao, pół łyżeczki proszku do pieczenia, 1 łyżka przyprawy do piernika oraz składniki mokre, jakimi są 3 łyżki mleka, 3 łyżki oleju, 1 całe jajo i opcjonalnie można dodać kilka kropel olejku pomarańczowego. Dodatkowe składniki to 50 g gorzkiej czekolady, 3 łyżki śmietany do deserów, 3 łyżki powideł śliwkowych oraz jakieś dekoracje do deserów. Przygotowanie naszego ekspresowego piernika rozpoczynamy od połączenia wszystkich składników suchych, czyli do miseczki wsypujemy mąkę, cukier, proszek do pieczenia, kakao oraz przyprawy do piernika. Wstępnie wszystko mieszamy, żeby składniki się połączyły. Wszystkie składniki mokre również mieszamy ze sobą. I wlewamy mokre składniki do suchych. Następnie wszystko mieszamy tak, aby składniki się połączyły. Jak widzicie, moja masa jest zbyt gęsta, ponieważ wlałam troszeczkę za mało mleka. I w takim przypadku dolewamy po jednej łyżeczce mleka oraz oleju. I jak widzicie, to wystarczyło, aby konsystencja była idealna. I teraz przykładam całą moją masę do takiego żaroodpornego naczynia, w którym będę w mikrofalówce piec mój piernik. Wkładam mój piernik do mikrofalówki. Moja mikrofalówka ma moc 800 W i wystarczy 2,5 minuty na to, aby mój piernik się wypiekł, więc jak widzicie, jest to bardzo ekspresowe. Oczywiście możecie upiec taki piernik w piekarniku, ale będzie to trwało dłużej, około 20 minut w 180 stopniach. Jak widzicie, mój piernik się wypiekł, jest sprężysty, wyrośnięty, idealny. Tak ma wyglądać. I teraz ważne, aby wziąć rękawice bądź ściereczkę, ponieważ to naczynie jest bardzo, ale to bardzo gorące. Wyciągamy je z mikrofalówki i będziemy je wyciągać z foremki bardzo ostrożnie, żeby ostygło, ponieważ jeśli zostawimy je w foremce, to po prostu para, która będzie się chciała uwolnić, sprawi, że będzie to ciasto bardzo mokre. Teraz przechodzimy do zrobienia takiego ganache czekoladowego, czyli będziemy rozpuszczać czekoladę ze śmietaną. Ja to wszystko wrzuciłam do mikrofalówki na minutkę i jak widzicie, po odgrzaniu i wymieszaniu jest idealna konsystencja takiej masy czekoladowej. Teraz mój piernik przecinam na pół. Bardzo duży jest wbrew pozorom ten piernik i będę go teraz smarować powidłami śliwkowymi, czyli tak jak w klasycznym pierniku, powidła śliwkowe są bardzo klasyczne, jeśli chodzi o połączenie. Przykładam drugim plackiem naszego piernika, a następnie będę wszystko pokrywać czekoladą. Jeśli za mało jest tej masy, możecie ją dorobić, nie ma problemu, bardzo szybko się ją również robi. Chodzi o to, aby równomiernie pokryć cały piernik czekoladą, a następnie udekorować. Przepraszam Was bardzo za moją dekorację, która nie wygląda, jakby zrobiła to dorosła kobieta, ale śpieszyłam się i tak wyszło, więc możecie się bardziej postarać i zrobić piękniejszą dekorację aniżeli ja, ale wbrew pozorom tutaj dekoracja jest tylko akcentem dodanym. Chodzi o smak, który jest naprawdę rewelacyjny i powiem Wam szczerze, że jeśli byście nie powiedzieli gościom, że ten piernik był zrobiony w mikrofalówce, nigdy by tego nie wyczuli w smaku, więc piernik jest naprawdę po pierwsze ekspresowy, pyszny i wbrew pozorom jest go bardzo dużo. Jeśli chcecie zrobić większą porcję, oczywiście powielacie
ilość składników i dzięki temu macie większą porcję, więc mam nadzieję, że film okazał się przydatny i że go odtworzycie, a tymczasem dziękuję Wam serdecznie za uwagę i mam nadzieję, że widzimy się jutro w kolejnym filmie. Trzymajcie się, do zobaczenia, pa, pa!